Jedynka Ludziska, dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień, w którym spędzimy 24 godziny w pokoju mojego brata. Tylko muszę jakoś go namówić, żeby się z niego wyprowadził, więc zostawcie dużo łapek w górę, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. A i oglądajcie do końca, bo będzie creepy i pokażę wam prawdziwą krew żaby. Czas minął. Mama, tablet mi się zablokował. Przykro mi, wyczerpałeś limit na dziś. Nie znoszę familinka. O, hej Wiktor, co tam porabiasz? Chciałem stworzyć fuzję jądrową, ale mama mi zabrała tablet. Słuchaj, a nie chciałbyś się zamienić na pokoje na jeden dzień? Mówisz poważnie? Aha, będziesz przy żółwikach. To podejrzane. Co ci tak zależy? Nasi widzowie prosili, żebym spędziła cały dzień w twoim pokoju. No nie wiem. Zostawię ci mój laptop, będziesz mógł sobie stworzyć tę swoją fuzję jądrową. Okej! Poszło łatwiej niż się spodziewałam. Pora się przeprowadzić. Co dzisiaj mi się może przydać? Co ty robisz w moim pokoju? Słucham? No to już teraz jest mój pokój. A, no tak. Przyszłam się tu tylko przeprowadzić. Okej, masz 3 minuty. Za start! Okej! Teraz coś do jedzenia. Półtora minuty. Już będę. Mam jeszcze trochę czasu, może zdążę tu przemeblować. Krzywo, bo krzywo, ale może być. Zostało pół minuty. No już, już. Koniec czasu. Okej, wyrobiłam się. Teraz się czuję jak u siebie. Nie wiesz, dlaczego Sara nie zaniosła brudnych ubrań do brudniaka, jak ją prosiłam? A wiesz, pomagała mi naprawić konsolę. Coś z padem było nie tak. Gdzie Sara? Chyba jest u mnie. U ciebie? Przecież wiesz, że już dzisiaj wyczerpałeś limit na elektronikę. Ech, nie dokończę tej fuzji jądrowej. Co tu się stało? Gdzie się podziała antylama z puzzlami, które układaliśmy z Wiktorem i tatą przez miesiąc? Schowałam je w bezpiecznym miejscu. Są tutaj. Ale dlaczego? Zamieniliśmy się z Wiktorem pokojami na jeden dzień. Widzowie mnie o to prosili. Musiałam tu trochę przemeblować. No tak, o takich rzeczach pamiętasz, ale o praniu to już nie. Sorki, dziś nie mogę stąd wyjść, ale wczoraj naprawiłam tacie konsolę, to idealny moment, żeby się odwdzięczył. Okej, ale tablet zabieram, a ty poucz się na sprawdzian z biologii. Czy wy też ciągle musicie się uczyć? Pora posperać w moim nowym pokoju. Zawsze byłem ciekawy, co Sara ma w tej szafce. O fuj, lepiej ją odłożę. A tutaj? Wolę nie wiedzieć, skąd tutaj się to wzięło. To Racer Turbo Truck. Ciekawe, czy mogę to otworzyć. Chyba mogę, bo to jest mój pokój. Jak ja lubię niespodzianki, a tutaj są 4 kasetki. Ale fajny hipek. On jest uzależniony. Dość tego dobrego. A ty co, kolekcjonujesz elektronikę? Sara prosi, żeby zaniósł brudne pranie do brudniaka. Czemu ja? Sama nie może? Ponoć wisi, że jej przysługę. No dobra. A co to w ogóle jest ten brudniak i gdzie on jest? Kosz na pranie. Przyniosłam go do garażu.
Do garażu? Wiesz, że nie znoszę garażu, tam straszy. O, już nie bądź taki dziecinny. Zostawcie dla mnie kciuki w górę, żebym wrócił stamtąd żywy. Nie no, w życiu się tego nie nauczę. Zawsze byłam ciekawa, co Wiktor trzyma w swoich szafach. Ziemniak? Po co mu ziemniak? No tak, T-Racers, on je ma wszędzie. To zdjęcie jego dziewczyny, ale wam nie pokażę. Nie wierzę! Mikroskop! Skąd Wiktor go ma? Właśnie z tego mam sprawdzian. Zaraz go przetestuję. Jak to się włącza? Działa! Co by sobie tu pod nim obejrzeć? Hej mały, zaraz cię zobaczę z bliska. Ale Bajer teraz z pewnością nauczy się budowy i działania mikroskopu. Albo mi się wydawało, albo on mrugnął. Żona tak to wysprzątała, że nie poznaje własnego garażu. Ale i tak muszę się stąd wydostać jak najszybciej. O, jest brudniak! Czy mi się zdawało, czy on się poruszył? Lepiej to szybko załatwię i stąd zmykam. A to co? Nie mogę wyjąć ręki. Zobaczcie, T-Racers można oglądać na YouTubie. Wjeżdżamy i zamykamy. Ale mam teraz dużo T-Racersów. Fajnie, że można je mieszać. Och, chyba już wszystko wiem o mikroskopach, ale jeszcze coś chyba miałam zrobić. O, hej Michał, co tam? Cześć Sara, wpadniesz do mnie na imieniny? O nie, to dzisiaj? No, zapomniałaś? Nie no, pamiętam o twoich imieninach, tylko zapomniałam, że to dzisiaj. Mam nawet dla ciebie prezent, może wpadniesz dziś po niego? Ja nie mogę wyjść z pokoju Wiktora, zrobiłam sobie challenge. Musiałaś akurat dzisiaj robić ten challenge? Dobra, zaraz u ciebie będę. Super, to czekam. Wiktor! Tak? U mnie w szafie jest pudło T-Racers. Przyniesiesz je? O nie! Chcę je spakować Michałowi na imieniny. Zaraz przyniosę! Mam nadzieję, że się nie połapię. Co tak długo? Już jestem! Co się z tym stało? Chyba tego nie otworzyłeś? Nie, w życiu! Hejka! Michał? No hej, Wiktor pokazał mi tajne przejście. Masz tu tajne przejście? Dużo nie wiesz o moim pokoju. O, T-Racers to dla mnie? Oczywiście, wszystkiego najlepszego w dniu imienin! Dzięki, trochę dziwnie wygląda. Otwieraliście go już? Nie no, skąd? Ja też nie, wszystkiego najlepszego. Dzięki. Na pewno nie możesz wpaść na moją imprezkę? Wybacz, dziś naprawdę nie mogę. Twoja strata, odbijemy sobie to innym razem. To ja lecę, pa! Tato, co się stało? To był ostatni raz, kiedy zaniosłem za ciebie pranie do garażu. To brudniak teraz stoi w garażu? Ciekawe czemu. To ich oduczy rozrzucania brudnych ubrań po całym domu. Ale brudno w tym brudniaku. Idę się umyć. Ale zwariowany dzień.
robisz w tym szlafroku? Idę popływać. A co? Niby gdzie? No w oceanie. Mówisz poważnie? Masz tu przejście na plażę? Aha, na tropikalną wyspę. Pa, pa. No nieźle, jak w Narnii. Szkoda, że ja dzisiaj nie mogę wychodzić z jego pokoju. A może zamienię się z nim pokojami już na zawsze? Nie ma mowy! Saruś, chodź już na dół na kolację. Dzięki, ale już jadłam. Poważnie? A jak tam nauka? Myślę, że już wszystko wiem o mikroskopach. Właściwie to jestem mikroskopowym mistrzem. Dobra, mistrzu, w takim razie idź już się kąpać. Dzisiaj się nie kąpię. Pamiętasz, mam challenge w pokoju Wiktora. Dobra, w takim razie idź już spać. Niech ten challenge już się skończy. Hihi, jak ja lubię challenge. Czuję się, jakbym była na koloniach. W końcu śpię w cudzym pokoju. Słyszycie to? Co pan tu robi? Dobry wieczór, czy to apteka? Nie, w żadnym razie. Ach, to przepraszam, do widzenia. To było creepy. Wiktor powinien zamykać te swoje tajne przejścia na noc. Dobranoc, mam nadzieję, że nikt tu już nie wejdzie. Halo, pobudka, pora do szkoły. Co? Już ranek? Aha, koniec challenge'u. I słuchaj, może zanim swoje wczorajsze ciuchy do brudniaka. O nie, tylko nie brudniak w garażu. Okej, to było tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapki w górę, żeby udało mi się wrócić z garażu. Pa! Pora sprawdzić inne próbki. Zobaczmy, jak wygląda krew żaby. Ekstra, jedna krwinka wygląda jak serduszko. Saruś, chodź już na...